te piłkarze, a te... Jest tutaj bardzo dobre zachowanie Szernasa, który zastawił tą piłkę, nie był samolubny i odegrał ją przodem do zawodnika, który nabiegał, czyli Piotrek Kukliz, i tutaj z prostego podbicia na prawie samym słupku, no ciężko tutaj winić bramkarza. Jeszcze po koziołku była piłeczka, także... Ale zobaczcie, zobaczcie jaka ta... Dudu Paraiba, dośrodkowanie w obręb pola karnego i gol! Widzew Łódź prowadzi z Krakowią 2-1. Zwróć uwagę, jest tu sytuacja. Kosanowicz bardzo najbliżej niego. Jest spuszczony Paweł Sasin. Gola strzela Adrian Łódźka. Kibice, którzy tak cieszą się na stadionie Przemysłu Słupskiego, niemal nie roznieśli nam z tyłu naszej budki, z której my komentujemy to spotkanie. 2-1 prowadzi Widzew. Leki od takiej nie oceny. Dwie ale ależ bramka! 4-0! Ale kapitalne to uderzenie Duricza. No a asystę zaliczył Marcin Robak. Ależ uderzył. Zobaczmy. Czasami jest tak pod presją. Robak, przyspieszył siłę. Duricz. Tam próbował interweniować jeden z zawodników, Michał Bazan.